Z finansowego Życia Wzięte porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847-636-5500. Witam Państwa w kolejnym odcinku z finansowego Życia Wzięte. Dzisiaj temat naszych dzieci. A... Wiadomo, że mając dzieci życzymy im jak najlepiej, chcemy, żeby jak najwyżej zaszły w życiu. Do tego zwykle potrzebne są studia, do tego zwykle potrzebne jest przejście przez ten okres nauki, a niestety okres nauki nie jest darmowy, także trzeba się do tego przygotować i spróbować zabezpieczyć wystarczające fundusze, żeby dziecko mogło skończyć studia. Jest parę konceptów y, y, oszczędzania na studia. A generalnie y, wypełniamy, f, kiedy już y, tuż tam rok przed, przed pójściem na studia, wypełniamy FAFSA, czyli y, Free Application for uh, Student Aid, a, i tam podajemy y, nasze zarobki, za, zarobki studenta, jeżeli pracował, tego przyszłego studenta, y, i podajemy nasz tak zwany network, czyli naszą y, wartość brutto. I y, Wielkość pomocy dla, dla, dla tego przyszłego studenta zależy od naszych zarobków i również zależy od naszych assets czyli od tego, co posiadamy. I cała technika zwiększenia możliwości dodania, dostania pomocy studenckiej jest właśnie pokazania się z tej strony. Nie z tej najbogatszej strony, tylko z tej najbiedniejszej strony. Ale jest tu ważne, żeby nie popełniać przy tym przestępstwa, czyli oszustwa. Nie wolno, nie wolno tutaj kłamać, bo kłamstwo jak zwykle ma bardzo krótkie nogi. Ale są techniki ustawienia naszych finansów w ten sposób, że te pieniądze zostają w rodzinie, ale nie są widoczne dla celów kwalifikacyjnych. Jednym z takich planów jest plan 529. To jest rządowy plan, który jest usankcjonowany przez prawo podatkowe, które daje nam pewne zniżki. Niestety pieniądze na tym planie są widoczne przy kwalifikacji na studia i niestety ciążą nam w dół możliwości kwalifikacyjne. A w tej chwili chcę poruszyć taką alternatywę, jakby do planu 529, czyli finansowanie studiów przy pomocy ubezpieczenia na życie, polisy ubezpieczeniowej na życie. A praktycznie, jeżeli chodzi o, o wydatki, podobne, podobną ilość pieniędzy wkładamy na plan 529, podobny plan wkładamy na, 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 na polisę ubezpieczeniową. Tyle tylko, że i w jednym, i w drugim przypadku rok przed rozpoczęciem studiów, studiów to już jest za późno. Te konta trzeba budować no, co najmniej przez 15 lat, 10 to już jest taki ostatni gwizdek. Także parę takich rzeczy, które są powiedzmy za i przeciw w obu tych planach. 529 plan, tak jak powiedziałem, usankcjonowany przez prawo podatkowe. Ale jest brany pod uwagę przy kwalifikacji, czyli powiększa naszą wartość, wartość brutto. Kolejna rzecz. Plan 529 jest zainwestowany, zwykle gdzieś tam na rynkach finansowych i może podlegać fluktuacjom rynkowym, czyli no. Jest ryzyko, że wpłacane pieniądze i niekoniecznie będziemy mogli wyjąć tyle, ile wpłaciliśmy. Są plany, które można zainwestować na powiedzmy jakieś tam stałe, ale wtedy te dochody są bardzo niewielkie i wzrost takiego konta jest niewielki. Kolejna rzecz: plany. 529 są tzw. manager account, czyli są zarządzane, w związku z tym mają pewne koszty i no, te koszty też są właśnie widoczne w ostatecznym rozrachunku. Wracając do, do planu, do, do sposobu finansowania przy pomocy ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie na życie nie jest widoczne jako nasz asset, czyli nie powiększa naszego, naszej wartości, w związku z tym przy wypełnianiu fawcy nie jest brane pod uwagę, czyli Powiedzmy, wykupujemy, powiedzmy, czy możemy wykupić jednorazowo, albo możemy ustawić sobie to konto i oszczędzać na nim, fundować, że tak powiem, tą polisę i te pieniądze, które się nazbierają, ten, ten cash value tej polisy, nie jest widoczna właśnie do, do potrzeb fawsy, do, do kwalifikacji. Kolejna rzecz, jeżeli oszczędzamy przy pomocy polisy na życie, tutaj możemy mieć Stałe dochody, albo możemy mieć flexible, czyli możemy mieć oparte na, na, na działaniu giełdy, na, na, na osiągnięciach giełdy. Praktycznie rzecz biorąc, nawet jeżeli ustawimy, że to będzie tak zwane fixingom, również jest lepsze w sumie rozwiązanie od 529. A z kolei, jeżeli y, ustawimy to na, na y, zmiennym, wtedy mamy szansę, że tych pieniędzy nazbiera się dużo, dużo więcej. Oczywiście jest w tej, wtedy ryzyko rynkowe, no ale, ale powiedzmy y, we wszystkich inwestycjach jakieś ryzyko, y, y, ryzyko rynkowe jest. Także warto wziąć pod uwagę, y, czy y, zakładamy plan 529, czy zakładamy plan który jest oparty na polisie na życie. Polisa na życie ma jeszcze taki benefit, taki, taką przewagę, że powiedzmy jeden z rodziców, na którego jest polisa, umiera w trakcie tego, zanim dziecko pójdzie na studia, i wtedy problem, bo, bo, bo wtedy nie ma tego kogoś, kto będzie zarabiał, żeby, żeby zafundować dziecku edukację. Mając polisę na życie, wypłata z polisy na życie, ma ten tak zwany debt benefit, który jest powiedzmy w zależności od tego, jakie to konto ustawimy może być 100, 250 tysięcy, pół miliona. Wtedy za te pieniądze z polisy, które również wypłacone są bez podatku, nie są opodatkowane, można zafundować dziecku przyszłość, czyli prawidłowe wykształcenie. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us.